Dzień dobry moi drodzy i oto znów mam przyjemność zaprosić Was do Łodzi. Tym razem będzie to spotkanie z panem Adamem Łyszkiewiczem, konstruktorem gramofonów. Gospodarzem jak zwykle będzie pan Paweł Cendrowicz, a przedmiotem opowieści jest gramofon G8010. Jak słusznie się domyślacie, ta nazwa wskazuje na element zestawu muzycznego ZM8000. Będą więc pewne nawiązania do wcześniejszych odcinków Zabytków Techniki poświęconych tej serii urządzeń. Nie to jednak jest najważniejsze. Ten gramofon jest wyjątkową konstrukcją. Stanowi pewien przełom w myśleniu o tego rodzaju urządzeniach. I to wybrzmi w tym odcinku. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Dodam tylko, iż ta opowieść pana Adama wywołała pewną burzę mózgów, falę e-maili i później małe wewnętrzne śledztwo. Dlatego gorąco zachęcam do wytrwania do samego końca tego materiału, pomimo iż odcinek jest całkiem długi. Będą tam dodatkowe wyjaśnienia i mam nadzieję wiele nigdy wcześniej nie publikowanych, a bardzo ciekawych materiałów. A zatem przenosimy się do Łodzi. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami spotkał się pan Adam Łyszkiewicz, który pracował w Fonice przy projektowaniu gramofonów, między innymi. Oczywiście o swojej karierze w Fonice opowie osobno, ale zrobił pewien przełom, a właściwie może małą rewolucję, czyli zamienił gramofony skrzynkowe, gdzie obudowa była skrzynkowa, tak jak jeszcze w Adamie jest, na obudowę z płyty litej, czyli już wersję G8010. I można powiedzieć, że on jest ojcem i matką tego typu rozwiązania, które stosowała Fonica, a dzisiaj właściwie wszystkie firmy stosują i te, powiedzmy, popularne po parę tysięcy złotych gramofony są zbudowane w ten czy inny sposób. Z różnych dziwnych kompozytów, to wtedy są droższe, jak tylko z płyty MDF, to są tańsze. Wtedy nie było płyty MDF, była płyta wiórowa, to klejona z dwóch grubości, bo normalnie miała około 20 mm standard. Nie, jednolita. I gruba była jednolita już? Tak, a, tak, no to już była jednolita. No to, bo wiem, że to nie były dostępne. Ogólnie były dostępne te 20 czy 1 czy 22. Nie. No dobrze, ale to pomijając. Także myślę, że pan Adam tu opowie o tym, co zrobił w Fonice, a na sprzętach, które stoją tutaj, opowiemy, co w nich było dobre, a co było złe. Może tak. No, pracę rozpocząłem w Fonice w 1975 roku, zaczynając od taśmy produkcyjnej. Niestety długo na niej nie wytrzymałem, bo okazało się, że jednak da się przenieść do działu konstrukcyjnego i w ten sposób przeszedłem wszystkie szczeble. Od referenta po konstruktora. Jakie gramofony w tym czasie przez naszą pracownię przechodziło? To był gramofon G601, 602, Daniel, czyli G1100, WG700 Camping, WG900 Arthur. Chociaż to są akurat i Camping, i Arthur, i później Emanuel G902. To były gramofony popularne. Ja pracowałem w pracowni tych gramofonów Hi-Fi.
Tym niemniej były również opracowywane w naszej pracowni. No a później no jeszcze gramofon G620 Fryderyk. I tutaj już zaczyna pojawiać się myśl deskowca. Ja już pomijam sprawy estetyczne, bo ja zawsze się śmiałem, że gramofon G601 bez wzmacniacza troszeczkę przypomina mi taką skrzynkę na kartofle. Druga sprawa to jest kwestia tego, że każda skrzynka no, to jest pudło rezonansowe. W związku z czym wszelkiego rodzaju zakłócenia pochodzące od wibracji silnika, szczególnie silnika, a w tym czasie do napędu można było stosować, były tylko dostępne silniki prądu stałego, czy też silniki asynchroniczne czy synchroniczne. No one powodowały jednak dość duży poziom wibracji. Najlepszym przykładem to przyłożyć ucho do takiego gramofonu pracującego do skrzynki, czy przyłożyć do deski. I tutaj można się bardzo szybko, namacalnie przekonać o tym, że jednak te skrzynki to wcale genialne nie są. Zresztą tak samo jak i te skądinąd piękne zachodnie wyroby, które są już z wtrysków, tworzywowe z wtrysków. No niestety to też nie daje efektów, bo to też jest pewnego rodzaju skrzynka rezonansowa. I w ten sposób powstał właściwie taki pierwszy projekt dwudeskowca. Tak bym to określił. Deska dolna, w której był mocowany silnik, deska górna, a pomiędzy nimi elementy amortyzujące i na której znajdował się właśnie układ talerz-ramię. No ale to jakimś takim dziwnym trafem gdzieś tam zniknęło. I w tym momencie postanowiłem, żeby mieć jakąś podkładkę, że coś takiego istnieje, złożyć wniosek racjonalizatorski. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, bardzo nieprzychylnym okiem zawsze patrzyłem na ten ruch racjonalizatorski, dlatego że on był wykorzystywany do rzekłbym niecnych celów, a nie rzeczywiście poprawiał cokolwiek. Wziąłem deskę, młotek, przecinak, scyzoryk i wyklepałem w domu na kuchennym stole model. Przyniosłem go do zakładu, właśnie składając wniosek racjonalizatorski. No było to pewnego rodzaju rzeczywiście, tak jak pan Paweł powiedział, rewolucją. Zbiegło się pół zakładu, ale przez przekorę od razu wzięli, postawili na stanowisku pomiarowym. I ów model spełniał już wtedy wszystkie warunki HiFi. Norm HiFi. Normy DIN. Tak. Proszę? Normy DIN. No DIN, tak, DIN tak, 45500. Tak. Tak. Nie, 50 czy 500 już 500. Też w tej chwili dokładnie nie pamiętam. W każdym razie te normy były i w tym modelu już spełnione. No ale no muszę przyznać, że wprowadzenie tego stanowił miało bardzo dużo oporów, bo to był jakiś wniosek racjonalizatorski, a więc ktoś się pod tym podpisał. Tam wiele było perturbacji, bo niby wniosek został przyjęty do realizacji, ale oczywiście nie było możliwości
możliwości wprowadzenia tego do harmonogramu prac. Próbowano się go trochę pozbyć, dlatego zapakowano mi w paczkę i wysłano mnie z tym do generalnego plastyka u Nitry, do pana Strzeleckiego, i żeby on wydał opinię, czy to można produkować, czy coś tam zmienić i tak dalej. No, rezultat tego był taki, że owszem, stwierdził, że no, nareszcie coś. No tu by jakiś tam promyczek wprowadził, tam by ewentualnie troszeczkę przesunął, ale to jest ogólnie natychmiast do przyjęcia. I mówię, no to dobrze, no to zabieram model, jadę z powrotem do zakładu, będziemy myśleć pod tym kątem właśnie tych wskazówek. A nie, 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 proszę pana, ale model to zostaje, bo on idzie na wystawę. Ja mówię, zaraz, zaraz, przepraszam, to jest moje. To nawet nie jest zakładowe. To jest moje. Nie, nie, nie ma, to tamto ja zabieram, to będzie wystawa osiągnięć Unitry w Pałacu Kultury. Ja to zabieram. Oczywiście później oddam. No dobra, no w porządku, nie ma sprawy. Rzeczywiście trafił na tą wystawę, ale w dalszym ciągu były duże opory. W tym czasie był opracowywany cały zestaw dla Francuzów. I tylko na jednego elementu brakowało w tym całym zestawie, mianowicie właśnie gramofonu. Po pewnych perturbacjach otrzymałem krótkie polecenie przerobienia tego gramofonu na gramofon, który można byłoby zastosować do wieży. No, troszeczkę było to nierealne moim zdaniem, chociażby z tego względu, że wymiar był 300 mm, coś koło 300 mm zestawu. Natomiast wiadomo, płyta, żeby nie wystawała spod pokrywy, a to też był warunek, że musi być pokrywa, sam talerz miał chyba coś 305 mm. Więc już było wiadome, że w tych gabarytach zmieścić się nie da. Ten, który pojechał do Warszawy, pan tam ma na zdjęciu, to jest ten pierwowzór, gdzie jest wniosek racjonalizatorski podany. No tak, z 79 roku. 79 roku. No mamy już rok 80. Brakowało tego gramofonu do zestawu, w związku z czym właśnie zapadła decyzja, że mam przerobić tą deskę na gramofon o odpowiednich rozmiarach, tam długo się balowaliśmy. A jeszcze tutaj muszę trochę wrócić, bo wcześniej zaczęły się prace nad gramofonem Adam. No i potrzebne było ramię do tego gramofonu, bo całą resztę opracowywała inna pracownia. I ruszyły trzy projekty ramion, R7, R8 i R9. Po konsultacjach, po przymiarkach, bo tam były koncepcje rur, przede wszystkim jeżeli chodzi o rurkę, rurkę typu S, rurkę typu J i rurkę prostą. No w końcu przeszła ta konstrukcja z ramieniem, z rurką typu J i trafiła w ten sposób do Adama. Dalej przy już projektowaniu tego gramofonu G8010 trzeba było
też i przeprowadzić pewną modernizację ramienia ze względu na między innymi na długość skuteczną, jak i na samą podstawę, żeby to wszystko w miarę ograniczyć wymiarowo, żeby zmieścić się w tych jak najmniejszych wymiarach. Z tego, co słyszałem, to nawet był moment, gdzie dyrektor nawet nie wiedział, jadąc na spotkanie z Francuzami do Dzierżoniowa, bo głównym koordynatorem był Dzierżoniów, Diora, że taki gramofon już stoi. Jako model. Francuzi, ponoć Francuzi, ale głowy sobie za to nie dam uciąć, stwierdzili, że w takim razie oni biorą gramofon, reszty nie. Jak to się dalej potoczyło, tego nie wiem. W każdym razie ruszyły ostro prace. Mieliśmy cały miesiąc na dostosowanie tego do warunków produkcyjnych. To był niezmiernie krótki czas. I właściwie to był pierwowzór całej dalszej rodziny tych gramofonów w sumie płaskich. Oczywiście problemów było bardzo dużo, bo kwestia dopasowania profili, z których były wykonywane części do ramienia, czy też chociażby tego prostego profilu płyty czołowej, no to stanowiły problemy. Druga sprawa to była kwestia wykończenia tych elementów. Tutaj Fonika współpracowała z Dzierżoniowem, który był troszeczkę bardziej zaawansowany w tych technologiach wykończenia. Między innymi tam chodziło o to drapanie i o nadanie kolorystyki, bo jednym z wymogów Francuzów było to, że płyta czołowa ma być w odcieniu szampańskim, czyli takie żółte. Tak jak widać na tym najbliżej postawionym gramofonie. I właściwie to... To jest taka podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o gramofony, bo później dalsze wersje to było zrobienie całego korpusu zamiast deski z blachy, bo to ponoć bardziej się kalkulowało w firmie. Bo jeżeli chodzi o samo wykonawstwo deski, problem był tego typu, że było to dla fabryki obudów, bo tam były zamawiane, tam były robione i wykańczane. Problemem było rzeźbienie od spodu tej deski, gdzie trzeba było w jakiś sposób połączyć te wszystkie elementy, poprowadzić okablowanie. Tutaj też pewną nowością było wprowadzanie, myśmy to nazywali potocznie, nerka, czyli element, w którym był mocowany silnik, płytka sterowania elektronicznego i transformator. Czyli pewna modułowość, bo ten moduł później chodził po bardzo wielu wersjach. Czyli to jest ten element plastikowy, tak, który cały trzyma, właśnie wszystkie prawie elementy podstawowe gramofonu były zamocowane na jednym elemencie. Jedną z istotniejszych spraw, którymi się kierowałem, było między innymi to, żeby montaż i serwis sprzętu był w sumie jak najprostszy. Budowanie modułowe było o tyle moim zdaniem celowe, że dawało łatwość
szybkiej wymiany i doprowadzenia sprzętu do używalności, a jednocześnie dawało możliwości najróżniejszych kombinacji z innym wystrojem graficznym. I to właściwie byłoby wszystko na temat samego gramofonu. Natomiast powiem też zupełnie szczerze, że czasami bardzo poruszają mnie dyskusje na forach internetowych dotyczące jakości. Ja nie chcę się odwoływać tutaj, chociaż powinienem, do bardzo mądrego zresztą artykułu pana Macieja Tułodzieckiego pod tytułem Kuglarstwo i elektronika i kuglarstwo, coś takiego w każdym razie, który wykazuje, że cały czas gonimy w piętkę. Z jednej strony, oczywiście, jak najbardziej, jakość, utrzymanie jakości jest bardzo istotne, jest podstawowym naszym celem, ale z drugiej strony oszukujemy sami siebie. No to jest kwestia, między innymi pan Wojtas w poprzednim odcinku też o tym wspominał, że tam z czasem tracimy możliwości odsłuchowe, ale to jest jedna rzecz. Natomiast w pewnym momencie w gramofonie 600, tutaj odskoczę troszeczkę od gramofonu 810, a wrócę do gramofonu G602, który był sztandarowym, to nie, bo to było do wyniesienia sztandaru, ale w każdym bądź razie był wyrobem, który rzekomo przynosił duże zyski firmie. Ale to jest inna sprawa. Chciałbym wrócić do tych spraw technicznych. Otóż do napędu wykorzystywaliśmy silniki zakupowane w Silmie. Silniki ze względu na wibracje były posegregowane. No ale wiadomo, jak w tamtych czasach działało zaopatrzenie. Raz było, raz nie było, a trzeba było ratować produkcję. W związku z powyższym, ponieważ parametr, bardzo istotny zresztą parametr ważonych, nieważonych zakłóceń, poziomu zakłóceń od wibracji musiał być utrzymany, a zaczęliśmy się zbliżać do progu warunków technicznych, nie norm, ale warunków technicznych, które były dużo wyżej niż normy. W związku z czym posadzono mnie do rozwiązania zagadnienia. No, siedziałem dość długo nad tym. W pewnym momencie stwierdziłem, że dobrze by było mieć jakieś badania porównawcze. Zażyczyłem sobie, żeby dostać trzy gramofony firm, powiedzmy z tej wyższej półki. Nie najwyższej, ale wyższej półki. I tu byłem bardzo zdziwiony, że takowe otrzymałem. I zacząłem badać, porównywać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy my, tam mając w warunkach technicznych podany parametr tej ważonego poziomu zakłóceń od wibracji, mieliśmy minus 58 decybeli, osiągaliśmy 60, 62, a chodziło o to, żeby jednak było to zabezpieczenie dla produkcji, gdyby coś się tam zaczęło huśtać. Stawiam na tym samym stanowisku pomiarowym, na tej samej płycie, na tych samych przyrządach pomiarowych. Nasz, tak jak mówię, 60-62 decybele. Wstawiam te trzy, nie chcę robić, jak to się kolokwialnie mówi, koło pióra tym firmom, ale tylko jeden z tych trzech gramofonów dałoby się zaklasyfikować jako sprzęt hi-fi. Podczas gdy
parametry wpisane w instrukcję obsługi do tych gramofonów, właśnie ten istotny w danym momencie dla nas porównawczy parametr ważonego poziomu zakłóceń od wibracji, wpisane 70 dB. A ja nie mogę zmierzyć 45. Te same warunki pomiarowe. Więc zacząłem się zastanawiać, czy to jest oszustwo. To już ten skrajnie nieprzyjemny przypadek. Czy może papier jest tylko cierpliwy? Nie. Problem polegał na tym, że ja dokonywałem tych pomiarów na 9 piętrze wieżowca, pod którym jeździły tramwaje. Przepraszam. A elektrownia dawała parę w dach. Natomiast sprzęt zachodni, badany w ośrodkach badawczych, daleko od centrów jakichś przemysłowych i na dodatek w komorach ciszy, w tym układzie osiągnięcie takich parametrów było możliwe. Natomiast w warunkach rzeczywistych odbiegało to mocno. To jest dla mnie, moim zdaniem, to jest bardzo, bardzo ważny element, bo my bardzo często patrzymy na sprzęt z pozycji zachodnie to jest genialne. Zachodnie to jest najlepsze. No tak, zresztą ja może trochę opowiem też a propos tego. Mianowicie tak, wszystkie okablowanie ramienia, całe okablowanie ramienia było sprowadzane z zachodu. Te kabelki były cieniutkie, o właściwej impedancji i tak dalej. Były specjalne, przystosowane do tych celów. Dzisiaj większość tych forumowiczów, którzy zajmują się tuningiem tego typu sprzętów, pierwsze co, to wymienia te kable, ponieważ te polskie, to takie były liche, kiepskie i tak dalej, wymienia na te super nowe, które z reguły są zrobione z miedzi, ale ta miedź nie wiadomo dlaczego jest często gęsto biała. Także zamieniają bardzo dobre kable na nowe, ale te nowe są po prostu zrobione z cudownego materiału i tak trzeba. I tu jest wiele takich elementów, które były bardzo dobrej jakości, były sprowadzane z zagranicy specjalnie, produkowane dla tego rodzaju sprzętu. Tu mnie pan naprowadził na jeszcze jeden temat. No tak. Ale... Bo rzeczywiście oceniając ten sprzęt, musimy brać pod uwagę, to nie jest wytłumaczenie, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że sprzęt był produkowany, konstruowany w określonej sytuacji. Tak jak tutaj pan Paweł powiedział, przewody. Było mnóstwo rzeczy, które trzeba było importować. Dlatego, że normy, nawet taki wydawałoby się banalny element jak przewód sieciowy. Musiały te przewody przy produkcji na zachód musiały posiadać swoje atesty. SEMKO, NEMKO, FEMKO, tamtych tych atestów wydrukowanych na tych przewodach było skolkogodno. Natomiast ciekawa sprawa, w tym czasie sprowadzono już telewizory Rubin do Polski i tam był przewód zupełnie prawie bez izolacji. Pomijam inne materiały, które tam były stosowane. Ale do czego zmierzam? Te wszystkie elementy, a nasze przewody, ponieważ te atesty były bardzo drogie na zachodzie, w związku z czym nasze przewody tych atestów nie miały. Były potrzebne w związku z tym dewizy. A tych dewizy zakład musiał wypracować sobie sam. Bo gro produkcji gramofonów to były gramofony dla Związku Radzieckiego.
kosmicznych, jak to jak kiedyś Japończycy na jakiejś tam wizycie określili, w kosmicznych ilościach, bo oni przez całe życie nie wyprodukowali jednego modelu tyle, ile my w ciągu roku. I jak się później okazało, tutaj nie mam potwierdzonych informacji, ale ponoć połowę ceny, którą zakład otrzymywał za gramofon, było dofinansowaniem państwowym, a tylko połowa była z opłat wniesionych przez Związek Radziecki. Dewizy były potrzebne. W związku z powyższym musieliśmy sprzedawać, znaczy musieliśmy, faktem jest, że to byłby najlepszy rynek, rynek zachodni, żeby te dewizy uzyskać. Bo o korelacjach z rublem transferowym to już nie chcę w to wnikać, bo to jest zupełnie osobna, kosmicznie śmieszna sprawa i smutna. Natomiast jeszcze wracając, to tutaj wrócę do gramofonów, do 8010, tudzież pochodnych. W 81 roku, już po uruchomieniu produkcji, zainteresowali się tym gramofonem Amerykanie. I poprosili, żebyśmy przygotowali im taki model do oceny. No, przeprojektowałem trochę, przyznaję szczerze, że to było bardzo śmiałe przeprojektowanie, to znaczy chodzi tutaj o kwestię wprowadzenia do produkcji. Szefostwo od razu stwierdziło, że nie, oni rewolucji nie będą wprowadzać. Proszę zrobić tak, tak, tak i tak. No dobrze, zrobiłem. Amerykanie odesłali ten gramofon z wytycznymi ze swojej strony. Do dzisiaj nie zapomnę miny kierownictwa, jak otworzyła tą przesyłkę z wytycznymi amerykańskimi, a ja wyjąłem wtedy te rysunki, które robiłem. Naprawdę drobne poprawki. Rzeczywiście przeprojektowaliśmy ten gramofon właśnie pod kątem. Wtedy powstało ramię R10. Właśnie do tego gramofonu. Był to już o tyle ciekawy model, że po raz pierwszy był zastosowany silnik krokowy. Nie silnik liniowy jak w Adamie, tylko silnik krokowy. Wyglądem przypominał 8010, acz spód, to było też na desce, acz spód był w kształcie takiej bardzo spłaszczonej, ściętej piramidy, odwróconej piramidy. No, powiem zupełnie szczerze, że jak na tamte czasy było, jeszcze co, jeżeli chodzi o wygląd, płyta czołowa była lekko skośna, jak na tamte czasy, to był taki, powiedziałbym, bardzo wystrzałowy projekt. Poszedł do Stanów, Amerykanie odesłali, że tak, oni to chcą, ale warunkiem jest dokooptowanie przynajmniej jeszcze jednego modelu pełnowymiarowego. Przygotowaliśmy, nawet szybko się udało dogadać z technologami, bo to przede wszystkim limitowało nas co? Możliwości technologiczne obróbki estetyki samej. Czyli no właśnie tamte drapania, eloksylowanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych historii. Tym niemniej udało nam się dogadać z technologami, że to wszystko, co sobie życzą Amerykanie, i jest do zrobienia. No i ja to określam końcem foniki, bo to był 13 grudzień i cała dokumentacja poszła do kosza. Została wyrzucona przez pewne czynniki do kosza.
No to już później tak trochę dogorywałem w tej fonice, żeby może jeszcze się coś da. Ale ponieważ zobaczyłem, że już się nie da, to z końcem 84 roku pożegnałem się z foniką. Aczkolwiek nie powiem, bardzo darzę wielkim sentymentem ten okres pracy. No, tak, no ale dalej fonika produkowała te modele aż do lat 90. Tak, tak. Także jak gdyby rewolucja, którą pan zaczął wtedy, właściwie można powiedzieć, że do dzisiaj trwała całą dekadę. No. Tak. Natomiast nie ukrywam, że to ramię R8, które było zaprojektowane i później ta modernizacja, czyli R8A, skrócenie długości skutecznej ramienia, oprócz tego no, lekkie przekonstruowanie pewnych innych elementów, samo w sobie jest, no, nam w tamte czasy, powiedzmy, że wykorzystywali najmodniejszy sposób produkcji, jaki był, czyli wyroby tak zwane ciągnione lub tłoczone, obecnie się to mówiło, lub ekstrudowane, niektórzy na to mówili. Jeżeli spojrzymy na poszczególne elementy, to tak, pierścień wykonany jest z tłoczonej rury i cięty na plasterki. To C, które tutaj jest, jarzmo, też jest tłoczone z metra i później odpowiednio cięte na kawałki. Również był malowany. To już tak, była tak. Wersja malowana, no tak. Ale to była. Ale no, to nie mówimy tak, ale ogólnie mówimy o produkcji samego materiału, tak, więc przychodziło, tak, załóżmy, w 6-metrowych odcinkach taki profil, który był cięty na odpowiednie kawałeczki i później podlegał obróbce. Również stolik, główka tutaj. Tak samo jest to element tłoczony. No wtedy kęty już opanowały, bo to są lata, koniec 70. lat, początek 80., więc oni już wtedy opanowali te tłoczenia. To ja też swego czasu akurat, więc znam tam, od dzisiaj współpracujemy z kętami, więc mam jak tutaj swoje zdanie na ich działalność dzisiaj i wtedy, ale na pewno wtedy i dzisiaj zresztą też byli nowoczesnym zakładem i to takim wiodącym. Zresztą podobny system, na przykład tak jak tutaj, że to jest cięte z metra, gdzie to jest kawał takiej długiej sztancy i pocięte na kawałeczki, to stosowany jest w takim samochodzie wyścigowym Lotus Elise, gdzie pedały są robione z metra i też cięte na odpowiednio wąskie kawałeczki z profilu danego, który tam został zaprojektowany. Także uważam, że jak najbardziej. Oczywiście przez te lata widać było zmianę, próbę oszczędzania pieniędzy, więc powiedzmy te pierwsze, które tutaj jest ten i ten na przykład, ten stolik, ma jeszcze fasolki, które są, służą do regulacji, czyli do ustawienia właściwie, jak to określano, właściwej długości skutecznej ramienia, tak. Natomiast ten, który to już jest z połowa lat 80. na Francję, w kolorze szampańskim, to już nie ma tych, to są otwory okrągłe, bez regulacji. Natomiast ten stolik, który tutaj leży, to już jest stolik w ogóle, który nie miał obróbki tej szlifowanej, nie był anodowany, drapany. On jest po prostu tak surowo prawdopodobnie wypiaskowany albo pomalowany, albo wyanodowany na sposób naturalny. Od razu dodać, że te fasolki, jak pan to określił, te otwory wzdłużne, no, dawały możliwość ustawienia właśnie tej długości skutecznej dla różnych wkładek. Tak, nie tylko właśnie dla wkładek, które są na MF naszym rynku. Natomiast tamte z tymi tylko otworami ograniczały te możliwości, bo mocowania różnych wkładek są w różnych miejscach. Tak, no, tylko że wykonanie otworu takiego podłużnego wymagało zastosowania odpowiedniego wykrojnika i odpowiednich stempli.
I teraz zrobienie takiego przyrządu jest dużo droższe niż wykonanie przyrządu, które jest, gdzie stempel jest okrągły i matryca jest okrągła, bo to następuje przestoczenie, wiercenie ale to panu wejdę i tak słowo, dalej, wie pan. Nie, ale to ja mówię, poruszył pan to jest bardzo kwestia istotny problem kosztów przyrządowania. Otóż to trzeba wziąć pod uwagę. Konstruując, konstruktor musi brać pod uwagę. To są może podstawowe sprawy, ale musi brać pod uwagę, czy dany detal da się wykonać, bo już widziałem takie projekty, gdzie tam, prawda, była kulka w sześcianie zamknięta i teraz trzeba to wyprodukować. Nieważne. W każdym razie, czy to się da wyprodukować, na ile produkcja będzie w stanie utrzymać parametry przy wykonywaniu poszczególnych detali, bo od tego będzie zależało, czy to wszystko po pierwsze da się w ogóle poskładać, a po drugie, czy będzie to prawidłowo funkcjonowało. I opłacalne. I było opłacalne, właśnie, bo ja zawsze, ponieważ dość szybko wyszedłem z tego korporacyjnego systemu pracy w indywidualny, to stwierdziłem, że mieliśmy dwa elementy ograniczające działalność czy modernizację. O, to też ważne słowo, bo ja się zawsze wykłócałem tutaj między innymi z panem Maciejem. Znaczy wykłócałem zawsze, to już przesada, ale te tematy były poruszane, że co jest lepsze, modernizacja czy nowe uruchomienie? Nowe uruchomienie dawało nowy wygląd, a więc możliwość zaproponowania czegoś innego. Natomiast modernizacja z reguły sprowadzała się do tego, że wszystko zostawało po staremu. A tam drobne, bardzo drobne elementy były zmieniane. I przeprowadziłem właśnie w ramach tej deski, kiedy jeszcze była rozpatrywana ta deska, przeprowadzałem analizę ekonomiczną, na ile się to opłaca w stosunku do tych dotychczasowych wyrobów. I stwierdziłem, że modernizacja tamtych kosztowałaby mniej więcej 80-85% kosztów wypuszczenia nowego produktu na rynek. Różnica w sumie niewielka, ale i to się dowiedziałem troszeczkę później, że jednym z warunków było dochodzenie do pełnej mocy produkcyjnej. Dla modernizacji wynosiło to 1 miesiąc. Dla nowego uruchomienia wynosiło to 6 miesięcy. Wracając z kolei do samych ramion, a właściwie różnic między właśnie tym ramieniem R8 i R8A. Ramię R8, projektowane właśnie pod Adama, miało inną długość skuteczną. No wiadomo, najlepsze ramię, jakie może być, to by było ramię o nieskończenie wielkiej długości. No to jest kwestia geometrii. Kąt pasował do, jak to najprościej wytłumaczyć. Żeby igła zawsze ramię pracowała. Idzie po łuku. A to jest kwestia stycznej do promienia i samego sposobu nagrywania. W związku z czym tutaj jest istotny i kąt, i wiadomo, czym długość większa, tym jest to lepsze. Natomiast gabaryty ograniczają nas i w związku z tym też powiększa się kąt błędu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która te ramiona różniły, była to kwestia redukcji siły dośrodkowej, czyli tak zwanego antyskatingu. W ramieniu R8 była zrobiona na sprężynie,
Natomiast w ramieniu R8A była niejako adoptowana z ramienia 6, R6, czyli tak zwane patyki. No można byłoby się spierać, która z metod jest lepsza, czy sprężynowa, czy no bardziej nieliniowy jest ten właśnie patykowy i on chyba jest bliższy mimo wszystko prawdzie. Ale my często też patrzymy na te parametry, tu pan Paweł dobrze podpowiedział o tych przewodach, bo siedząc trochę teraz jeszcze w elektronice, oprócz mechaniki, która była tym podstawowym moim zawodem, widzę, do jakich absurdów dochodzi. Absurdów, no inaczej, dobrze. Powiem to inaczej. Są różne rozwiązania łożyskowań ramienia. Z wyjątkiem, znaczy jest jeden drobny wyjątek od metody zwykłego przegubu kardana. Mianowicie ten zawieszony na ostrzu. Tak jest. Ale tamten może jest idealniejszy, ale ma jedną zasadniczą wadę. Spróbujmy taki gramofon wyprodukować i przesyłać w dużych ilościach. Jest to nierealne. Zabezpieczenie tego całego układu, żeby on się nie zniszczył, to jest jedna rzecz, a druga, żeby można to było w jakimś konkretnym stanie przetransportować. I kwestia kalibracji. Dlatego, tego. Tak, bo żeby było ciekawiej, cały sprzęt przed wypuszczeniem go na rynek przechodzi cały szereg testów. Między innymi jest test na wytrząsanie, czyli pakuje się sprzęt w odpowiednie, jak najlepsze opakowania i trzęsie się nim i patrzy się, co się po tym wszystkim stało. Bynajmniej ja nie pamiętam w tej chwili tej wartości, ale to jest dość dużo G. Czyli przeciążeń. I dlatego no, pewne rozwiązania są dobre, ale do ściśle profesjonalnych i pojedynczych niemal egzemplarzy, ale nie nadają się do masowej produkcji. To jest to. Co jeszcze można byłoby tutaj dodać na temat... No, wracając do tych oporów, to tak. Nie wspomniał pan o jednym, że wbrew pozorom nie łożyska są największą przyczyną oporów, tylko skręcanie tak. Kabli, czy tam gięcie kabli. Była nawet powołana w pewnym momencie grupa między Politechniką Łódzką a tak, zakładami Fonika. Tak, Instytut Podstaw Konstrukcji tak, Maszyn. Która miała za zadanie rozpracować tak zwane łożyska bezoporowe. No, jak dotąd chyba nikomu nie udało się skonstruować łożyska bezoporowego. Można się tylko zbliżać do ideału. I jeżeli chodzi o opory, często się mówi, że łożyskowania takie, śmakie, owakie i ja mówię, wszystko pięknie, ładnie. Tylko myśmy przeprowadzali cały szereg badań z różnymi rozwiązaniami łożyskowań i stwierdzaliśmy jedno. Wszystko pięknie działa, dopóki się nie wprowadzi przewodów. Bo okazuje się, że no może niepomijalnie, ale bardzo znikomy procent oporów stanowią łożyskowania, a reszta to są opory przewodów, które wiodą sygnał dalej, a muszą przejść przez wszystkie elementy łożyskowań. Tak, ja tu się jeszcze wtrącę trochę, ponieważ pracowałem w tym instytucie przez parę lat na Politechnice Łódzkiej i to był Instytut Konstrukcji Maszyn, między innymi dr Michał Idzikowski,
Był twórcą patentu nawet na przyrząd do mierzenia tych mikrosił na łożyskach, tych oporów, które tam, momentów które, oporowych, które występowały. Także znam jakby z autopsji trochę też te dzieje, chociaż już to było przed moim przybyciem na uczelnię i pracą tam, ale pomimo wszystko ludzie pamiętali i wspominali, jak to mówiąc, wyjazdy, wyjścia właściwie do Foniki. Mm-hmm. No, tam właśnie inżynier Wojczak bardzo dużo też w to łożysko. Łożyskowanie, które tutaj jest zastosowane w tym ramieniu. Były szafirki, ale o których wspominał pan Wojtas. Tak. I szafirki miały to do siebie, zresztą on to bardzo dobrze opowiedział, jakie były efekty tego, jak prawda, trzeba było skasować luzy i było po szafirku. W związku z tym trzeba było szukać innego rozwiązania. W R6 był stożek na kulkach. No nie było to złe, ale szukaliśmy dalej. I w tym została zastosowana taka miseczka z dogniataną powierzchnią toczną i kulki, przy czym współpracuje to również z wkrętem zakończonym kulką. I stwierdziliśmy, że to rozwiązanie daje w sumie najmniejsze opory z tych, które byliśmy w tamtym czasie w stanie osiągnąć. Bo ja mówię tu, jeszcze raz będę się odwoływał. Konstruowaliśmy to w konkretnych czasach, przy konkretnych możliwościach technologicznych. To było ponad 40 lat temu. No. No więc właśnie mówię. Ale tam zdaje się, że jeszcze jest jakaś wkładka z tworzywa sztucznego, tak? Tak, taka tam jest jeszcze drgania dodatkowa. Do tłumienia drgań zostało, a jednocześnie do zmontowania, bo samo łożysko wyglądało w ten sposób, że była miseczka, kulki i podkładka, która zabezpieczała przed wypadnięciem tych kulek. Musiała być jakoś zamocowana. I jednocześnie było to w takiej miseczce z kolei tworzywowej, która trzymała podkładkę, a jednocześnie zabezpieczała przed tym dokręceniem. Że to w tym momencie po prostu łożysko zostanie tak zniszczone. No. Twórcą tego systemu patykowego patentu to jest też inżynier Wojtas, tak. On to obliczył, wynalazł, no i tam jest rzeczywiście charakterystyka nieliniowa, także się zmienia w bardzo małym zakresie, ale mimo wszystko się zmienia. Są zwolennicy, którzy twierdzą, że liniowa charakterystyka, tak jak jest przy sprężynie tutaj w układzie tym w Adamie, jest lepsza, ale nie wiadomo tak naprawdę. Może pokażemy później, jak się zmienia siła odśrodkowa na płycie takiej, którą ja używam, testową płytę do ustawiania antyskatingu, bo bardzo często nawet w tych zachodnich i drogich urządzeniach ta skala, która jest naniesiona na powiedzmy, czy pokrętle, czy tam posuwie tego antyskatingu, z reguły mija się z prawdą, czyli nie likwiduje tej siły do końca. Można to uzyskać innymi sposobami dużo lepiej. Jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, bo to też czasami spotykałem się w rozmowach, mianowicie ustawienie wysokości samego ramienia. Tak. Jest tutaj pokrętło, które teoretycznie powinno dawać nam możliwość obniżenia albo podniesienia całego ramienia. No to założenia były jakie były, natomiast ponieważ między innymi zastosowano ten sprężynowy, a przy elementy mocujące, pracujące, sterujące tą siłą, tą sprężyną były w podstawie, a elementy, z którymi ta sprężyna współpracowała,
Były w ramieniu samym, więc zmieniałyby się te wszystkie parametry. Kąt. Między i kąty, tak, a w związku z czym i parametry naciągu. W związku z tym właśnie zapadła decyzja, że kołek ładnie wygląda, ale będziemy przykręcali, ograniczamy możliwości. Tak, że każdy to jaż, to jaż. Do uniknięcia z kolei już w ramieniu R8. Bo to można było zrobić inaczej, no ale już decyzja taka zapadła i nie mogliśmy nic więcej zrobić. Produkcja była tak ustawiona, zresztą to jarzmo jest po prostu od spodu przykręcono dwoma wkręcikami, a ten to jest tylko jako ozdoba taka i może wkurzać niektórych, że nie mogę ustawić, nie da się ustawić, a się nie wiem po co, tak. Talerz w G8010 jest z Adama, tylko ma stoczoną ten element pod... oczywiście. I to bardzo dobrze widać, żeby pasek magnetyczny. Czyli żeby wykorzystać jeden rodzaj, powiedzmy, formy, prawda? Może nie spadnie. A tak wygląda. A tutaj jest i to tu widać nawet to miejsce tego stoczenia tej tarczki. Tak jest. Tu jeszcze spieraliśmy się odnośnie samego okresu uruchomienia. No właśnie. Do tego ja mam... Wiem, że uruchomienie było przed Amerykanami. Przed opracowywaniem dla Amerykanów, bo musiałem dokończyć tą całą dokumentację. Czyli było to gdzieś w okolicach chyba lipca 81 roku. I praktycznie rzecz biorąc wiem, że pierwsze osoby otrzymały już ten gramofon. Nie będę pokazywał palcem. Natomiast tutaj według tych wyszukanych danych, między innymi przez pana Powa, to wychodzi, że to jest 82 rok. Czwarty kwartał. No i to czwarty kwartał. Przynajmniej no to, w pierwszej to serwisówce. Już jest stan wojenny aż dudni. No tak, to jest pierwsza serwisówka dotycząca G8010. No. To podają, że uruchomiono produkcję w czwartym kwartale 82. Nie, wydaje mi się, że pod tym względem tutaj papier jest po prostu cierpliwy. Tak, ale jeszcze jest historiografia taka oficjalna Foniki, gdzie podaje się, że Adam to był pokazany w 85 roku na targach. Więc tutaj w ogóle się rozjeżdża ta historia. Wydawałoby się, że możemy datować sprzed paru tysięcy lat co do 5 lat, tak? A tutaj sprzed 40 lat nie jesteśmy w stanie ustalić. No, 12. No, tak jest. No, chyba, że tak. To jest drewniane, da się. Ale już blaszaków, niestety, już blaszaków. Wyglądał wtedy zjawiskowo jak jakiś... Powiedzmy, no na pewno nie wyrób z Polski, tylko raczej jak jakiś zagraniczny. Zresztą dodatkowo płyta czołowa Dynamic Speaker tutaj powodowała to, że sprzęt natychmiast dostawał wyższe oceny wśród znajomych, bo to było prawie zagraniczne. Tak, ale to no, tak ale... jak kiedyś pan Paweł mi przysłał zestawienie firm. Tak. Pod którymi nasze wyroby występowały na zachodzie. Teraz się mówi brandy. Ja się za głowę złapałem, że aż tyle, bo to tam było chyba gdzieś około 40 pozycji. Ta historia pokazuje, że wiara we własny pomysł, konsekwencja w działaniu prowadzą do sukcesu niezależnie od czasów i realiów, w jakich żyjemy. Ten wywiad spowodował w nas pewne łączenie faktów. Skontaktowałem się z panem Strzelewiczem, który potwierdził spotkanie z panem Łyszkiewiczem i przesłał mi kilka zdjęć. Jedno z nich wystąpiło w odcinku OZM 8000 i przedstawia ono ten zestaw pod marką Thomson. Również od pana Adama otrzymałem kilka zdjęć podobnego gramofonu. Wszystko wskazuje więc na to, że w momencie, kiedy panowie się spotkali, ten zestaw już w jakiejś formie istniał. Przypomnę może, że
Po raz pierwszy jego zdjęcia opublikowane zostały w majowym numerze Radioelektronika z 1980 roku. Była to jeszcze ta pierwotna wersja o szerokości 10 cali. Również z tego samego czasopisma, z nieco późniejszego numeru, możemy dowiedzieć się, że ten zestaw eksponowany był na targach poznańskich jesienią tego samego roku. Wersja 30-centymetrowa, taka jaką dzisiaj znamy, powstała nieco później. Właściwie dokładnie nie wiadomo kiedy. Prawdopodobnie w roku 1981, chociaż żadnej relacji prasowej potwierdzającej to nie ma. Nie ma też relacji z targów poznańskich w tym roku. Wiadomo, co wtedy się działo. Być może w ogóle te targi się nie odbyły. Ostatni numer Radioelektronika z roku 1981 to numer wrześniowo-październikowy. W każdym razie rok później, w roku 1982 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, obecny był zarówno zestaw, jak i gramofon. W czasie więc, kiedy pan Łyszkiewicz spotykał się z panem Strzelewiczem, prace nad ZM-8000 musiały być już zaawansowane. Efektem tego spotkania była decyzja, aby dyskofon, tak pan Adam nazywa swój prototyp, dostosować do wymogów, do tej wizualizacji zestawu ZM-8000. Jaka była kolejność działań, chronologia, trudno dzisiaj określić, a nie chciałbym kogoś skrzywdzić. Pan Adam już po zakończeniu nagrań napisał mi, że to dostosowanie realizowali w Fonice i że ingerencja plastyków była niewielka. Pan Grzegorz z kolei w ogóle niewiele pamięta z tej historii. Przesłał mi natomiast zdjęcia, a wśród nich to zdjęcie wspomniane pod marką Thomson. Również od pana Adama otrzymałem zdjęcia, no już nie prototypu, tylko pierwszych egzemplarzy, jednego z pierwszych egzemplarzy produkcyjnych. Kiedy przyjrzymy się tym zdjęciom od pana Grzegorza, temu zestawowi pod marką Thomson, to jest tam kilka szczegółów, takich jak logo Unitra na pokrywie gramofonu, czy też symbole tych urządzeń identyczne z tymi unitrowskimi, na przykład G8010 w przypadku gramofonu, czy też przycisk start-stop na płycie czołowej, którego nie było w żadnym z egzemplarzy produkcyjnych, w żadnym z projektów pana Adama. Więc wszystkie te szczegóły mogą wskazywać na to, iż jest to jakieś opracowanie studyjne, być może przygotowane na potrzeby Francuzów. Z drugiej strony obydwa te gramofony są tak do siebie podobne, że nie mogły powstać niezależnie. Produkcja G8010 ruszyła prawdopodobnie latem 1981 roku. Możemy ją tak umiejscowić w czasie dzięki korelacji kilku faktów, o których opowiadał pan Adam. Z tej opowieści dowiadujemy się też, że historia nie kończy się na tym modelu. Po rozpoczęciu tej produkcji od razu zaczęto opracowywać wariant dla Amerykanów, czy właściwie warianty dla Amerykanów. I ten projekt brutalnie został przerwany przez stan wojenny. Powstało podobno kilka egzemplarzy, kilka prototypów, które rozdysponowano pomiędzy różne instytucje, a jeden z nich trafił ponoć nawet za ocean. Ten gramofon miał skośną płytę czołową, proste ramię R10 opracowane przez inżyniera Wojtczaka. Tutaj taka informacja dla bardziej dociekliwych poszukiwaczy. W pewnym momencie nazwy ramion R10 i R10A zostały zamienione, dlatego to właśnie to pierwsze ramię R10, o którym wspomina pan Adam, było proste. A wracając do gramofonu, miał jeszcze napęd bezpośredni. I tu taka dygresja. W relacji z Międzynarodowych Targów Poznańskich z roku 1982 w Radioelektroniku znajdziemy informację o nowym gramofonie G8011 z napędem bezpośrednim. Nie ma niestety żadnych zdjęć. Być może była to właśnie jakaś forma zagospodarowania jednego z tych amerykańskich prototypów. Kto wie? G8010 oprócz tych niedoszłych następców doczekał się też bardziej realnych kontynuatorów. Mam tu na myśli gramofony GS430 i GS431, czasem nazywane Bernardami, oczywiście też dostępne pod wieloma markami zagranicznymi. W tych gramofonach kultową deskę pana Adama zastąpiła obudowa z blachy. Pierwszy miał wymiary dokładnie takie same jak pierwowzór, czyli szerokość 36 cm. Ten drugi był pełnowymiarowy, o 8 cm szerszy.
Później były jeszcze kolejne z prostymi ramionami, ale to być może jest już temat na zupełnie inną opowieść. I jeszcze kilka ciekawostek od pana Grzegorza. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem te zdjęcia, byłem przekonany, że to jest ten Amerykaniec, którego szukamy. A okazuje się, że jednak nie. Jest to zupełnie niezależna koncepcja i wizja rozwoju G8010. Moim skromnym zdaniem, gdyby ten gramofon zaistniał, to byłby to najładniejszy nasz gramofon. I jeszcze jedna wizja. W internecie można znaleźć relację z nie tak dawnej wystawy, na której ten projekt był prezentowany. Okazuje się, że powstał także model. Jest to jakaś wizja rozwoju dla zestawu ZM9000, czyli dla dużej wieży. Wizja, która została zakończona na bardzo wczesnym etapie. Tak, koncepcje, które nie zostały zrealizowane, rozbudzają wyobraźnię. Prawdziwą historią są jednak te, które zaistniały, które wpisały się w naszą świadomość. I taki właśnie jest G8010. Nie szokuje, bo go doskonale znamy. Ale nigdy byśmy go nie poznali, gdyby ktoś kiedyś nie miał doskonałego pomysłu i na tyle determinacji, by go zrealizować. I jeszcze jedno słowo od pana Łyszkiewicza. Takich rzeczy jak ten projekt nie robi się samemu. Bez wsparcia kolegów, panów Wojtczaka, Lesiaka, Guzika, Gierynia, Janaszka i cierpliwości kierownika pana Duleby, G8010 nigdy by nie powstał. Chciałem pokazać też, jaka jest różnica w sile antyskatingu na początku płyty i na końcu płyty. Użyjemy do tego płyty laserowej, także LaserDisc. Akurat to jest firmy Sony, ale nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby płyta była gładziutka, jak najbardziej, żeby nie niszczyła nam igły. I teraz tak, jesteśmy przy blisko końca nagrania. Siła antyskatingu w tym momencie optymalna, kiedy trzyma parametr, jest 1,5 grama. Jeżeli tą ramię wychylimy na zewnątrz, w tej chwili widać, że ramię idzie do środka, ponieważ siła antyskatingu była zbyt mała. Teraz tak, ustawmy ją na 2 gramy. O, już zaczyna nam ładnie w tym momencie pilnować, czyli siła i siła reakcyjna jest jednakowe, są i się równoważą. Najlepiej niestety tego typu rzeczy albo się ustawia te antyskatingi, trzeba wybrać jakiś parametr, czyli powiedzmy w połowie płyty ustawić, że w tym momencie jest optymalne dla danej igły, dla danego nacisku igły, bo przy innym nacisku ta siła będzie też inna, lub korzystać z płyt testowych, gdzie można porównać kanał lewy z prawym i wtedy wiadomo, czy igła bardziej naciska na lewy rowek, czy na lewą ściankę rowka, czy na prawą ściankę rowka i w ten sposób sobie zmierzyć. Ustawić tą siłę.